Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnych słuchawek dla graczy. Tym razem jest to model Hama Urage Explode Evo. Słuchawki takie możemy kupić już za 120 zł. Posiadają własny układ dźwiękowy na USB. Zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, przed Wami słuchawki Hama Urage Explode Evo. Model, który możemy kupić już za jakieś 120 zł. Taka średnia cena to około 140 zł. Tak więc słuchawki ze średniej półki cenowej. Myślę, że bez problemu większość graczy jest w stanie sobie taką kwotę wydać na słuchawki. Co nam one oferują, jeśli chodzi o parametry? Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Czułość słuchawek to około 110 dB, a impedancja 32 ohmy. Natomiast czułość mikrofonu wynosi jakieś 54 dB, a pasmo, w którym nagrywa, to od 20 Hz do 16 kHz. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry. Jak widzicie, te słuchawki też są podświetlane, mają diody niebieskie, które pulsują w rytmie basów. To zobaczycie za chwilkę. Zobaczmy sobie jeszcze kabel. Kabel jest zakończony fajną wtyczką, taką charakterystyczną dla serii Urage, takim pazurem. Bardzo fajnie ta wtyczka wygląda. Nie jest pozłatana, oczywiście nie musi być. Mamy taki mały filterek. Kabelek jest dość gruby, ale za to elastyczny. Nie ma oplotu, ale izolacja wydaje się być solidna. Jego długość to około 2,2 metra. Tutaj mamy też taki pilot. Co ciekawe, nie mamy pokrętełka do głośności, mamy tylko guziczki. I możemy ich użyć tak, że albo klikamy sobie o stopień, albo przytrzymujemy i wtedy ściszamy więcej. Mamy także przycisk do wyłączenia dźwięku całkowicie w słuchawkach i wyłącznik mikrofonu. Sam ten pilot jest taki dość prosty, wykonany, prawdę mówiąc, przeciętnie. Tych guziczków używa się ok, jak dla mnie mogłyby troszeczkę bardziej wystawać, gdyż trzeba tak sobie ten środek palcem znaleźć i dopiero wcisnąć. Gdyby troszeczkę wystawały, byłoby to bardziej intuicyjne, natomiast korzysta się z tego jak najbardziej w porządku. Co do samych słuchawek, moi drodzy, wykonane są świetnie. Są bardzo, bardzo lekkie, ponieważ ich waga to jedynie 190 gram. Na głowie ich praktycznie nie czujemy. I zobaczmy sobie. Na górze mamy taki gumowy, elastyczny pałąk, ten zewnętrzny, natomiast wewnętrzny mamy skórzany. Tutaj jest logo Urage. I dół tego pałąka mamy wypełniony gąbeczką, a tego jest bardzo miękki i przyjemny w dotyku. Patrząc dalej, mamy regulację taką dość nietypową. Nie jest na ząbkach jak w większości słuchawek, jest tylko na takiej wysuwanej prowadnicy metalowej. I jak widzicie, tutaj mamy takie elementy, które ograniczają to rozsunięcie, ponieważ wtedy te słuchawki po prostu by z tej prowadnicy wyjechały. Natomiast opór tej prowadnicy jest na tyle duży, że jak je sobie ustawimy na taką pożądaną rozpiętość, nie ma szans, że przy jakimś ruchu, dotknięciu, one nam się rozregulują same. Dlatego ja osobiście wolę inny rodzaj regulacji, taki na ząbkach wysuwany, ale ta regulacja mimo wszystko działa dobrze i sprawdza się w praktyce. Jeśli je sobie porozciągamy maksymalnie, to te słuchawki robią się naprawdę duże, dopasują się bez problemu na każdego gracza i użytkownika. Patrząc dalej, zobaczcie, tutaj mamy wszystko z plastiku, co prawda jednak jakość tego plastiku jest dobra. Nie mamy błyszczących elementów, za co się chwali, i słuchawki są matowe praktycznie całe. Tutaj w środku jedynie troszeczkę połbyskuje, ale nie jest to taki błyszczący plastik jak w większości sprzętów, który się strasznie brudzi. W środku mamy napis It's time for you to rage oraz Explode Evo. Tu może pokażę Wam z drugiej strony, jest lepiej widoczne. Te elementy z pazurem mają przypominać środkowane aluminium, jest to plastik oczywiście, ale jest to taki ładny ozdobniczek. I w środku widzimy jeszcze taką maskownicę. Wygląd samych muszli jest bardzo fajny, prosty, ale jednocześnie fajny. Jeśli chodzi o wnętrza, to te słuchawki mają 40 mm neodymowe magnesy. Przetworniki są całkiem niezłe, jakość dźwięku jest całkiem dobra, o tym opowiem jeszcze za chwilkę. Natomiast te tutaj gąbeczki, zobaczcie jakie to jest miękkie. Przy najmniejszym nacisku ugina się prawie do końca. Przestrzenie nie są aż tak duże, żeby zakryć całe uszy. Końcówki uszu spotykają się z tym materiałem, ale dzięki temu, że jest to takie mięciutkie, a materiał jest oddychający, to nie czujemy tych słuchawek na uszach praktycznie wcale. Nie cisną absolutnie, ponieważ zobaczcie, te słuchawki nie wywołują żadnego naporu z boku na naszą głowę. Siła rozkłada się tak, że nie cisną nas ani górą, ani dołem. Przez to, że te słuchawki tak bardzo delikatnie trzymają się nas, to też musimy uważać na jakieś dynamiczne ruchy głową, ponieważ mogą wtedy się po prostu zsunąć. No, ale jednak wolę słuchawki, które są bardzo wygodne, bardzo lekkie, niż takie, które trzymają się gracza jak przyklejone. Jeszcze jeśli chodzi o zdejmowanie i zakładanie tych słuchawek, zobaczcie, same nauszniki odpinają się
aż tak, czy nie ma problemu z ich zakładaniem ani zdejmowaniem. No i dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o taki opis słuchawek. Jeszcze jedno, co warto pokazać, to mikrofon. Mikrofon mamy tutaj, jak widzicie, nie rzuca się bardzo w oczy. Możemy go sobie wyregulować, ustawić bliżej ust i używać do komunikacji w grach. Test mikrofonu będziecie słyszeć też za chwilkę. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd tych słuchawek, parametry i jakość wykonania. Zobaczcie jeszcze, jak te diody pulsują, jeśli sobie odpalimy jakąś muzyczkę. W rytmie basów będą nam mrugać. Ok, moi drodzy, pora zrobić sobie test mikrofonu tych słuchawek. Przy okazji mogę je po raz kolejny pochwalić za komfort. Naprawdę nie czuć ich na głowie, są bardzo lekkie, bardzo wygodne. W tej chwili dźwięk słyszycie jeszcze z kamery. Już odpalam program do nagrywania. No dobrze, w tym momencie dźwięk płynie już z tego mikrofonu. Miałem okazję ten mikrofon przetestować troszkę wcześniej. No i nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Jest to taki zwyczajny mikrofon w słuchawkach dla graczy. Ale myślę, że w zupełności wystarczający do takiej komunikacji podczas grania w Battlefielda 4 czy inne sieciówki. Do tego myślę, że nada się bez problemu. Natomiast dużo bardziej mogę pochwalić te słuchawki za samą jakość dźwięku wydobywającą się z przetworników oraz ogólnie za komfort i wygodę noszenia. No dobrze, test mikrofonu mamy za sobą. Przechodzimy do kolejnej części recenzji. Ok, mogliście posłuchać mikrofonu. No jest on taki bardzo podstawowy. Jakość dźwięku nie powala, jeśli chodzi o mikrofon. Natomiast jeśli chodzi o same słuchawki, ten wbudowany układ dźwiękowy USB, to powiem Wam, że jak na taką cenę 120-140 zł, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeśli słuchamy muzyki, mamy bardzo fajne, głębokie basy i bardzo dobre częstotliwości środkowe. Słuchając jakiejś muzyki bardziej poważnej, typu soundtracki z filmów czy jakiejś muzyki klasycznej, jest troszeczkę gorzej, ale nadal do posłuchania. Jeśli chodzi o gry, to układ USB jest dostosowany bardzo dobrze do pozycjonowania w grach, do dźwięku takiego nawet wirtualnego, czyli po prostu dźwięków z każdej strony, jakie słyszymy w każdej grze, i granie na tych słuchawkach wypada całkiem fajnie. Więc podsumowując, biorąc pod uwagę cenę i jakość wykonania tych słuchawek, wygodę, lekkość ich, fakt, że mają własny układ USB, który będzie na pewno grał trochę lepiej niż zintegrowana karta z płytą główną typu Realtek'a, myślę, że zakup tych słuchawek jest bardzo opłacalny w tej cenie. Mam nadzieję, że uda się też przetestować wersję bez EVO, czyli Hammer Rage Explode. Słuchawki jeszcze tańsze, które nie mają własnego systemu dźwiękowego wbudowanego, nie są na USB, tylko na mini jacku, i sobie wtedy porównamy jakość dźwięku tych słuchawek z tymi tańszymi. Natomiast na dzisiaj to już będzie wszystko. Ja Wam w takiej kwocie te słuchawki mogę polecić, ponieważ są super wygodne, naprawdę chyba najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem na sobie przez ostatnie kilka miesięcy. Jeśli dużo gracie, nie macie jakichś super wymagań co do jakości brzmienia, to te słuchawki na pewno Was zadowolą. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także na kolejne. Pozdrawiam Was, cześć!